Kochani, podstawą tego naszego codziennego kroczenia z Panem Bogiem jest jedna podstawowa cecha, którą powinniśmy w sobie wykształcić. Wiecie jaka? To jest ufność. To jest ufność w to, że Bóg wszystkiego, czego się podejmuje w naszym życiu, to jest coś, co jest najlepsze. Ufność w to, że jedynie On jest tym, który może nasze życie prawdziwie zmienić, prawdziwie ukształtować. Ufność w każde Jego słowo. Ufność w każdy Jego krok, który poprzedza nasze kroki. Ufność w każde Jego pouczenie. Ufność w każdy Jego gest. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Chrystusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Starajmy się więc poznać usilnie, poznać Pana, że Go znajdziemy. Pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Bóg dał obietnicę Panu Jezusie Chrystusie, że na pewno przyjdzie. Bóg też dał obietnicę, że da się znaleźć. Bóg też w swoim Synu Jezusie Chrystusie pozwolił na to, by zasłona, która oddzielała każdego człowieka od miejsca najświętszego, czyli od obecności Bożej, została w Chrystusie zniesiona. Zobaczcie, jak wiele przywilejów, jak wiele wspaniałości Bóg przygotował dla każdego człowieka, który zechce z ufnością podejść do tego, co Bóg daje. Bóg daje nam podstawową rzecz, swoją obecność na każdy dzień. Daje nam swoją łaskawość, daje nam swoją miłość, daje nam swoje miłosierdzie, daje nam łaskę, którą chce odnawiać życie każdego z nas. Dlatego Bóg daje się znaleźć, Bóg daje się poznać. Dlatego chciejmy, każde z nas, z ufnością stawać przed Nim osobiście, każdego dnia, twarzą w twarz, bo On tego chce, bo On po to wszystko uczynił, żebyśmy chcieli z Nim być. Nie tylko o Nim mówić, nie tylko o Nim czytać, nie tylko o Nim śpiewać, ale spotykać Jego, naszego Ojca, który swoją twarz kieruje do tych, którzy Go wzywają. Módlmy się. Kochany Ojcze, ja chcę dziękować Tobie za to, że Ty pozwoliłeś nam przychodzić do Ciebie. I to Ty, Panie, w Jezusie Chrystusie zlikwidowałeś wszelkie przegrody i wszelkie przeszkody w tym, abyśmy mogli Ciebie poznawać. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty pozwalasz nam poznawać Ciebie takim, jakim jesteś, w Twoim Synu, a naszym Panu Jezusie Chrystusie. Że ufając i wierząc w Twojego Syna możemy doznawać, Panie Boże, odnowienia, ale też możemy, Panie, być ogarniani Twoją przemożną miłością, Twoją wspaniałą obecnością. I dziękujemy Tobie, Panie, za to wspaniałe zaproszenie do chodzenia nie tylko przed Tobą, ale też z Tobą, obecnym w naszym życiu w Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chcemy dziękować Tobie, Panie, że każdy z nas może się znaleźć w tym wspaniałym kręgu, że każdy z nas może się znaleźć w tym wspaniałym objęciu. I dziękujemy Tobie, Panie, że tą świadomość w nas budujesz. Ucz nas, Panie, chęci spotykania się z Tobą. Ucz nas, Panie, chęci doświadczania Twojej obecności na co dzień w naszym życiu. Ucz nas, Panie Boże, poznawania Ciebie nie tylko przez słowa, przez pisma, ale też przez doświadczanie Twojej obecności, przez pouczenie Twojego Ducha, przez te wspaniałości, które Ty szykujesz dla każdego z nas. Dziękuję Tobie, Panie, że dzisiaj zebrałeś nas tutaj.
jako dzieci swoje, jako społeczność dzieci Twoich. Dziękuję Tobie za każdego, którego przyprowadziłeś, małego, dużego, młodszego czy starszego. Dziękuję Tobie, Panie, że każdego z nas tutaj zgromadziłeś po to, aby przekazać swoje poselstwo miłosierdzia i Twoje zapewnienie obecności w naszym życiu i Twoje zapewnienie odnowienia naszego życia. Dziękujemy Tobie, Panie, że jesteśmy tutaj po to, aby Ciebie uwielbiać. I to chcemy czynić w naszych modlitwach, w naszych świadectwach, w naszym śpiewaniu, w tym wszystkim, Panie, co dzisiaj przynieśliśmy. Chcemy Ciebie uwielbiać, dziękując Tobie za te wszystkie dni, w których nas zachowywałeś i prosząc, Panie Boże, o łaskę Twojej obecności w naszym życiu. Dziękujemy jeszcze raz, Panie, za taki dzień jak ten i za takie miejsce jak to, w którym możemy zbierać się i otwierać Twoje Słowo, by wspólnie razem uczyć się tego wszystkiego, co chcesz nam przekazać. Dziękujemy Tobie, o Panie, za Twoją wielką łaskawość. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Niby wiemy, że jesteśmy w jednym duchu, a jednak Duch Święty mnie czasem zaskakuje, ponieważ naprawdę wszystkie główne myśli tego kazania, choć nie znałem do końca ich świadectwa, kiedy przygotowywałem te kazanie, właściwie były zawarte w tych świadectwach. No chwała Bogu za to, dziękuję. Przeczytam na początek z 5 Mojżeszowej, z 29 rozdziału, może od końcówki 17 wiersza pewien fragment. Z 5 Mojżeszowej, z 29 rozdziału, w 17 wierszu od słów niechaj nie będzie. Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun, który by słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, pochlebiał sobie w sercu swoim, mówiąc: dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości swego serca, czy według myśli swojego serca w innych tłumaczeniach. To doprowadziłoby do tego, że zostałoby zniszczone to, co nawodnione, wraz z tym, co wyschnięte. Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć, przeciwnie, wtedy zapłonie gniew Pana. Kochany Boże, chcemy Twoje słowo dobrze zrozumieć i świadomi tego, że potrzebujemy do tego Twojego Świętego Ducha, Twojego objawienia, Twojego prowadzenia. Korzymy i uniżamy się przed Tobą, powierzając Tobie nasze myśli, nasze serca. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem. Mów do nas i niech Twoje słowo wykonuje Twoją wolę w naszym życiu. Chwała Ci. Amen. Słowa te to są jedne ze słów, które wypowiedział Mojżesz, który, kiedy naród wybrany wchodził do ziemi wybranej. Wiemy, że za pierwszym razem nie weszli z powodu niewiary. Bóg musiał ich z powrotem wyprowadzić na pustynię, gdzie musiało umrzeć wszystko, co wiązało się z niewiarą. A tutaj po raz kolejny stają na tak zwanych polach moabskich i tam następuje coś w rodzaju odnowienia przymierza. Bóg poprzez Mojżesza przypomina im wszystkie ostatnie rozdziały Piątej Księgi Mojżeszowej, właściwie o tym mówią. I tam właśnie padły takie słowa, żeby nie było wśród was. I tutaj jest wymieniona pewna postawa, kogoś, kto mówi: dobrze mi będzie, ta postawa została nazwana gorzkim piołunem, trucizną, dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości swego serca. O jaką postawę tu chodzi i czy ta postawa w jakiś sposób dotyczy nas tutaj? Czy ta postawa tego człowieka, tego kogoś, tych ludzi, których miało nie być, którą Bóg ostrzegał, czy to byli ludzie, którzy są wśród Bożego ludu? No tak. Oni byli wśród Bożego ludu, do nich były skierowane. Czy oni byli objęci przymierzem z Bogiem? No byli objęci przymierzem z Bogiem. Oni byli wśród tych, do których Bóg skierował swoje przymierze. Czy oni brali udział w życiu religijnym zboru izraelskiego, tak to nazwijmy? No brali, bo tu akurat było zgromadzenie, oni na tym zgromadzeniu byli. Więc w czym był ich problem? No w tym, że nie chcieli swojej woli poddać Bogu.
Oni nie chcieli go słuchać, nie chcieli mu być posłusznymi, a to były podstawowe warunki przymierza, jakie Bóg z nimi zawierał. Aż trudno powiedzieć, jak wiele razy, kiedy Bóg zawierał przymierze, odnawiał przymierze, czy przemawiał do swojego ludu, przypominając im o pewnych rzeczach, jak wiele razy Bóg mówił: słuchajcie, lgnijcie do mnie, bądźcie posłuszni, wypełniajcie te przykazania, które daję, przestrzegajcie ich, trzymajcie się tego, szukajcie moich dróg, ze mną chodźcie, do mnie lgnijcie. To wszystko było uwarunkowane właśnie postawą, a ci ludzie, oni byli jakby wśród Bożego ludu, im to pasowało, bo tam wcześniej było wymienione mnóstwo fajnych rzeczy, błogosławieństw, później przekleństw też, to jest inny temat, też do niego może dzisiaj dojdziemy. I oni chcieli z tego korzystać, ale chcieli jednak zachować swój sposób myślenia. Człowiek taki naprawdę nie poddał swojego serca Bogu i to właśnie było jego problemem. Stworzył sobie jakiś obszar życia wśród Bożego ludu i to mu dawało pewne złudne, naprawdę złudne poczucie bezpieczeństwa, ale tak naprawdę nadal żył dla samego siebie, po swojemu, według swojego uznania. Dzisiaj w Kościele, czy coś takiego jest możliwe? Myślę, że jak najbardziej. Jest to taka próba życia w Kościele w Jezusa Chrystusa, w zborze, przypisywanie sobie nawet tytułu chrześcijanina z zachowaniem swojego grzesznego ja. Z wykluczeniem tego, o czym Jezus mówił, że kto chce pójść za nim, to musi zaprzeć się samego siebie. Może wyrzec się wszystkim, kim jest, wszystkiego, kim jest i wszystkiego, co ma, to wszystko musi być poddane Jezusowi. Taka próba bycia chrześcijaninem, a raczej pseudochrześcijaninem, bo to wyklucza właściwie chrześcijaństwo, bez krzyża. To jest niemożliwe. Takie zaakceptowanie może jeszcze kwestii zbawienia, przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela. Fajnie, przebacza mi Bóg grzechy, niebo mam obiecane, dużo błogosławień z tym związanych i obietnic, ale traktowanie Go jako Pana, czyli zupełne poddanie Mu się, to już gdzieś odsuwamy na bok. Tu jest właśnie mowa o takiej postawie, o takim czymś. I kochani, musimy być świadomi tego, że nawrócenie i przyjęcie Jezusa Chrystusa to nie jest tylko przyłączenie się do jakiegoś kościoła przez wykonanie jakichś obrzędów. To nie jest tylko przyłączenie się do ludzi, którzy według mnie mają poprawne doktryny. Nawrócenie wiąże się z głęboką przemianą, z pokutą, jak tutaj też już dzisiaj była mowa, z dogłębnym zmianą myślenia, do odwrócenia się od tego, czym jestem, co posiadam, a zwrócenie się do Chrystusa i całkowite poddanie się Chrystusowi. To sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa przyszedł na ten świat, żeby zawrzeć z nami ludzi przymierze, które daje zbawienie. To sam Bóg określił i jedynie to Bóg powiedział, że dokonuje się to przez wiarę, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie uwierzy, nie chodzi o jednorazowy fakt, chodzi o tu jest taka forma gramatyczna użyta w Grece, która jest jakby, nie wiem jak to nazwać, takim czasem ciągłym, czyli trwając w wierze, w tym trzeba wytrwać. Tak, Gosia miała tu mówi, że ma takie pragnienie, to jest niezbędne. To nie chodzi o jednorazowy akt, uwierzyłem, jestem zbawiony. Trwanie w wierze, kto wierzy. I potrzebna jest właśnie ta dogłębna metanoia i najogólniej mówiąc polega ona na tym, że ja stwierdzam, Boże, wobec tego, kim Bóg jest, głęboko się uniżam, nie moja wola od teraz, ale Twoja wola, niech się dzieje. Bez tego nie ma chrześcijaństwa. Bez tego jest ta postawa, przed którą Bóg ostrzega, niech nie będzie wśród was kogoś takiego, bo to w końcu spotka się kiedyś z Bożym gniewem. To jest niemożliwe, kochani, żeby być prawdziwie wierzącym i mieć taką postawę. I skoro Bóg przyszedł w Jezusie, żeby zawrzeć z nami przymierze, to On określa warunki tego przymierza. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie Bóg określa bardzo ściśle warunki tego przymierza.
I nie ma tu miejsca na, ach, mi się wydaje inaczej, moje widzimisię jest takie, a ja sobie coś tam ominę, ja sobie zrobię po swojemu. Konkrety? No to konkrety, bardzo konkretne rzeczy. Na przykład, no ktoś stwierdza, a po co mi chrzest? Nie wchodząc teraz w teologię chrztu, dlatego, że Bóg tak ustanowił. A jeżeli to cię nie przekonuje, to choćbym tu nie wiem, co gadał, to i tak cię nie przekonam. Bóg tak ustanowił warunki swojego przymierza. Inne zdanie. Po co mi społeczność? Rozmawiałem kiedyś z takim człowiekiem, nawet więcej takich ludzi, którzy no, jak najbardziej, on jest wierzący, Jezus Chrystus, Pan, Zbawiciel, on żyje dla Jezusa, ale w żadnej społeczności nie będzie. No bo tu mu coś nie pasuje, tam mu coś nie pasuje. Nie muszę mówić chyba, że u podstaw takiego oceniania społeczności leży pycha. Ale no, dlaczego ma być w społeczności? Albo po co mam służyć w społeczności? Po co mam cokolwiek robić? Nie wystarczy, że jestem od czasu do czasu, albo nie jestem? No kochani, no Bóg to tak ustanowił. Bóg ustanowił, że człowiek wierzący ma być w społeczności i ma służyć w tej społeczności. Otrzymał dar jakiś. A jeżeli nie widzisz u siebie daru, jeżeli nie widzisz potrzeby służenia, kochany, kochana, bardzo poważny, może to jest czas, żeby bardzo poważnie się zastanowić, czy w ogóle jesteś człowiekiem wierzącym, czy w ogóle należysz do Jezusa, póki jest czas, póki nie staniesz przed Jego sądem. Jeszcze jest ten czas. Jak można, no przynajmniej połowa Nowego Testamentu to jest regulacja życia człowieka wierzącego w społeczności. Więc jak można to wykluczyć? To połowa Testamentu Nowego zupełnie cię nie dotyczy w tym momencie. Ty sobie ustanowiłeś jakąś swoją wizję chrześcijaństwa. Bóg to tak ustanowił. No nie muszę już chyba rozwijać takich rzeczy, że ktoś sobie pomyśli, no a po co mam rezygnować z jakiegoś grzechu, skoro on jest dla mnie przyjemny i według mnie nikomu krzywdy nie robi. Wiecie, myślę, że nie jesteśmy tutaj na takim poziomie dojrzałości, żeby w ogóle tę kwestię rozważać. Jeżeli ktoś nie chce się rozstać z grzechem, no to niech sam sobie odpowie. To jest bardzo daleko od Boga, bardzo daleko od tego wszystkiego, do czego Bóg wzywa. Albo na przykład, po co, no dobra, jestem już wierzący w społeczności, służę i tak, a po co mam się właściwie modlić, czytać Biblię, czy spotykać z Bogiem co dzień? Jeżeli gdzieś w twoim życiu pojawia się taka postawa, również ostrzegam, zastanów się poważnie, bo być może do tej pory nic nie zrozumiałeś z tego, czym jest chrześcijaństwo. Być może nie zrozumiałeś nic z tego, o co Bogu chodzi, że istotą, sednem chrześcijaństwa jest relacja z Bogiem, bezpośrednia relacja miłości, która wyraża się z tym, w tym, że z Nim rozmawiasz, że się z Nim spotykasz, a podstawowy sposób komunikacji z Nim to jest Słowo Boże. Czas spędzony, Słowo Boże, modlitwa. Jeżeli to tracisz, odchodzisz od tego, co Bóg zamierzył. Odchodzisz od samej istoty chrześcijaństwa. Oczywiście może być jeszcze druga skrajność i myślę, że też ta postawa, przed którą Bóg ostrzega tutaj w Starym Testamencie, że nie będzie czegoś takiego tolerował, że niech czegoś takiego nie będzie, może polegać na tym, ponieważ jestem tu w jakiś sposób, oczekuje się ode mnie, żebym się ochrzcił, żebym został członkiem zboru, zrobię to. Zrobię to, ale tak naprawdę moje serce jest dalekie od Boga. Zrobię to, przychodzę w niedzielę i tak dalej, ale wtedy w tygodniu się okazuje, czy moje serce naprawdę jest poddane Jezusowi, czy nie. To, jak żyjemy w pracy, a najbardziej to, jak żyjemy w domu, w rodzinie, wśród najbliższych, to pokazuje nam naprawdę stan naszego serca. To, że my tu przyjdziemy, przez ileś tam godzinę, dwie, fajnie się pouśmiechamy, jest nam dobrze, no to fajnie, no bo tu jest dobrze, jest tu fajna atmosfera, naprawdę ten zbór jest wyjątkowy pod tym względem. Ale tam się dopiero okaże po tym, czy twoje serce naprawdę jest oddane Jezusowi. Więc też być może to jest taki czas, żeby przemyśleć pewne rzeczy, przewartościować swoje myślenie i być może podjąć decyzję, która uratuje twoje życie. Czy te ostrzeżenia
które Bóg kierował do swojego ludu. Czy one były zasadne, czy one były potrzebne? No myślę, że historia narodu izraelskiego pokazała nam, że tak, że jak najbardziej. I wiecie, kiedy tak czytam o historii, o tym, w jaki sposób Izraelici zachowywali się wobec Boga, a jest to obraz tego, jakie jest też nasze serce i bardzo podobnie jesteśmy pod tym względem, jeżeli się nie poddamy Bogu. Zastanawiam się, dlaczego Bóg wybrał lud izraelski jako swój lud? Dlaczego zdecydował się, żeby okazywać im miłość, objawiać im samego siebie? Dlaczego tak wiele razy przekazuje swojemu ludowi swoje słowo, warunki tego przymierza, tak cierpliwie ich uczy? Dlaczego chce, czy oni słyszeli i wiedzieli wszystko, czego Bóg od nich oczekuje? No wiele razy Bóg ich konfrontował z tym. Oni stali, słuchali, oni tak, kłaniali się przy tym, potwierdzali, chcemy tego. Czy wiedzieli, że mają chodzić Jego drogami? Znali Jego przykazania? Jak najbardziej. Oni to wszystko wiedzieli. Czy wiedzieli, że Bóg oczekuje od nich miłości z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli? No wiedzieli, to było podstawowe przykazanie. Oni byli tego od dziecka uczeni, oni to recytowali, że tak powiem. A dlaczego Bóg, i czy Bóg to robił dlatego, że wiedział, że skoro ich dobrze poinformuje, skoro ich dobrze nauczy, skoro doprowadzi ich do tego, że oni przytakną temu, to oni będą się tego trzymali? Czy tak to było? Nie. Bóg wiedział coś wręcz przeciwnego. Przeczytam teraz z 5 Mojżeszowej, z 31 rozdziału, 16 wiersz. Właśnie w czasie tego odnawiania przymierza, kiedy Bóg już im wszystko przekazał, wszystko powiedział, to powiedział do Mojżesza takie słowa. I rzekł Pan do Mojżesza, oto gdy ty spoczniesz w gronie twoich ojców, lud ten powstanie i będzie cudzołożył, idąc za bogami ziemi, do której wchodzi, opuści mnie, złamie moje przymierze, które z nim zawarłem, no i w konsekwencji zapłonie mój gniew przeciwko nim, a konsekwencją Bożego gniewu jest zniszczenie, śmierć, ucisk, bardzo trudne przeżycia. Dlaczego to się tak zawsze kończyło? Dlaczego Izraelici, chociaż wszystko wiedzieli, byli dobrze poinformowani, poinstruowani, chociaż chcieli dobrze, bo z pewnością nie chcieli iść do niewoli i przeżywać tego wszystkiego, co później wielokrotnie w swojej historii przeżywali, dlaczego nieustannie ich to spotykało? Dlaczego naprawdę odchodzili? To, o czym Bóg wiedział. Dlaczego to się działo? Myślę, że odpowiedź tkwi w 5 Mojżeszowej, w 29 rozdziale, w 3 wierszu. Kiedy Mojżesz przekazuje im te słowa odnowienia przymierza, między innymi coś takiego powiedział. Lecz do dnia dzisiejszego nie dał wam Pan serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. Serce. Tu tkwi istota problemu. I teraz o co tu chodzi? Dlaczego Bóg im nie dał tego serca? Bo można pomyśleć, to skoro Bóg im nie dał, no to w czym problem? To Bóg nie chciał dać im tego serca? Nie. To jest pewna podstawowa, jedna z podstawowych prawd biblijnych, o Bogu i o nas jest taka, że Bóg szanuje naszą wolną wolę, którą nam dał. Bóg nie robi nic na siłę z naszym sercem. Istotą Bożego działania i Bożego przymierza między Nim a Tobą, mną, Tobą, jest to, że Bóg kładzie przed Tobą propozycję. Słuchaj, tu masz życie, tu masz śmierć. I Bóg czeka, aż ty sam wybierzesz. Bóg czeka aż i robi pewne rzeczy, żeby to serce doprowadzić właśnie do tego momentu. Ponieważ Bóg wiedział, że Izraelici złamią to przymierze, nawalą we wszystkim, dokładnie we wszystkim, i to już w niedługim czasie, wiedział o tym. Wiedział o tym, że nastąpi to, przed czym ich przestrzegał, że pójdą do niewoli. W 5 Mojżeszowej, w 30 rozdziale, przeczytam dwa pierwsze wiersze, dlaczego, na co Bóg czekał. Gdy tedy przyjdzie na ciem to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci dziś przedłożyłem,
i weźmiesz je sobie do serca, kiedy? Pośród wszystkich narodów, do których wypędzi cię Pan Bóg twój. Czyli niewola jako skutek nieposłuszeństwa i odstępstwa, niewola jako skutek grzechu, uporu, trwania przy swoim. I weźmiesz je sobie do serca i co dalej? Co w tej niewoli? I nawrócisz się do Pana Boga twego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję. Ty i twoi synowie, jak będą słuchać? Z całego serca twego i z całej duszy twojej. Kochani, to jest istota nawrócenia. To jest istota doprowadzenia serca do stanu, które otwiera się na Boga i które jest gotowe Go przyjąć. To jest pewne uwalniające działanie, które sprawia, że w naszym życiu otwierają się drzwi do przyjęcia Bożych błogosławieństw, do prawdziwej pokuty z całego serca, z całej duszy, zwrócenie się do Boga i słuchanie Jego głosu, czyli bycie posłusznym. Ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko, bo jeszcze musi nastąpić coś, o czym mówi wiersz 6 tego 30 rozdziału. Wtedy, właśnie kiedy to się będzie działo, i obrzeże Pan Bóg twój twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy swojej. Po co? Abyś żył. I to jest Boży plan. I tu właśnie w ten sposób realizuje Bóg swój plan. To nie, że On nam nie chce dać takiego serca, tylko On czeka, aż nasze serce dojdzie do takiego stanu i często, tak jak też tu było wspominane, są potrzebne bardzo trudne doświadczenia. Nie zawsze, bo są różne świadectwa nawróceń. Ja byłem, powiem wam, bardzo uparty, potrzebowałem takich ciosów w życiu, takich upadków, takich zniszczeń, że kiedy moje serce otworzyłem na Boga, to naprawdę klęczałem praktycznie na ruinach mojego życia. Zresztą znacie moje świadectwo, nie będę go tu powtarzał. I wtedy Bóg robi coś, kiedy my przychodzimy z otwartym sercem w pokorze i w uniżeniu. Bóg przez swojego Świętego Ducha daje nam nowe serce, nowe życie. Rodzimy się na nowo do nowej rzeczywistości. I to jest Boży plan. To jest coś, co daje życie. I to jest jakby centralna prawda tego dzisiejszego nauczania czy kazania, że Bóg musi nam dać serce, które by rozumiało, oczy, które widzą i uszy, które słyszą. To może dać tylko Bóg. Nie ma innej możliwości. Ja ze swej strony mogę co najwyżej co zrobić? Uniżyć się, ukorzyć, otworzyć, wyznać, oddać Bogu. Panie, bądź wola Twoja, Ty rób to, co jedynie Ty możesz zrobić. Nikt nie jest w stanie udawać nawrócenia, czy sam z siebie się nawrócić. Można by pomyśleć, że to, o czym mówię, dzisiaj dotyczy tylko ludzi niewierzących, którzy muszą być doprowadzeni do tego, żeby uwierzyć. Chociaż, jak w dzisiejszym świadectwie słyszeliśmy, właśnie ten sposób działania Bóg przejmuje, żeby doprowadzić nas do pełni wiary. Właśnie o to chodzi, żeby nasze serce do tego doprowadzić. Ale postawa, jak już wspomniałem, narodu izraelskiego jest często obrazem naszego serca. To właśnie my tacy jesteśmy jak naród izraelski. Po to nam Bóg to wszystko pokazuje w Starym Testamencie, żebyśmy zrozumieli, jakie jest nasze serce i czego potrzebujemy. I na sam koniec już przeczytam jeszcze i krótko rozważę pewien fragment z Nowego Testamentu, z 1 Korynt, z 10 rozdziału, pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, żebyśmy zobaczyli, że to wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, jest kilka takich miejsc, przynajmniej dwa czytałem, ale do jednego tylko nawiążę dzisiaj, które mówią nam, jak bardzo to, co jest w Starym Testamencie, jest powiązane z nami. 10 rozdział, 1 Koryntian. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały
pustynię. Myślę, że nie chcemy być wśród Bożego ludu, korzystać z pewnych dobrodziejstw, duchowości, błogosławieństw, tak jak ci, którzy tutaj są wymienieni, doświadczać pewnych rzeczy, a na koniec polec, zginąć. Myślę, że nie jest to zamiarem i myślą nikogo z nas. Dlatego zastanówmy się nad kilkoma przykładami, które tutaj są podane, bardzo krótko, nie będziemy ich rozwijać, zastanowimy się nad tym, przed czym Paweł, tutaj Koryntian, a również i nas, w Słowie Bożym ostrzega. Jakie to są rzeczy? Bo w szóstym wierszu jest napisane, że to stało się dla nas wzorem. Dla nas tutaj. To, co wtedy się działo tam, w Starym Testamencie, stało się dla nas wzorem, abyśmy po pierwsze złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Co to są złe rzeczy? Nie będę tego wymieniał, bo zabrakłoby nam dzisiaj czasu, ale jeżeli chcesz poznać, co to są złe rzeczy, weź Słowo Boże i nie tylko Stary Testament. W Nowym Testamencie jest bardzo dużo na ten temat wymienione, co jest złe, z czego mamy zrezygnować, co odrzucić, co odciąć od siebie. Jeżeli chcesz poznać, co to są złe rzeczy, których nie masz pożądać, weź Słowo Boże i czytaj. A jeżeli nie chcesz tego przyjąć ze Słowa Bożego, to też moje mówienie też tu niewiele da, dlatego nie będziemy na ten temat mówić, ale są takie złe rzeczy, których mamy nie pożądać, o których mówi Biblia. Kolejny wiersz, siódmy, nawiązuje tutaj do bałwochwalstwa. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Bardzo ciekawy moment w życiu Izraela. Myślę, że też kiedy czytamy, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, by się bawić, to widzimy w tym, że jest tu jakby takie motto tego świata zawarte, nie? Zaspokoić wszystkie swoje potrzeby i dobrze się bawić, i dobrze się mieć. Czy zagraża to Kościołowi, zagraża to nam? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Możemy dojść do tego, po co nam Słowo Boże? Po co nam modlitwa? Ważne, żebyśmy się dobrze ze sobą czuli i przyjmowali Boże błogosławieństwo zaspokojenia wszystkich naszych potrzeb. No to już nie jest Kościół, to już jest świat. Ale coś takiego wchodzi. I kiedy się to stało? To jest ciekawe. Zachęcam do przeczytania w domu 32 rozdziału 2 Mojżeszowej. Tam odnośniki są w tym liście do Koryntian. To się stało wtedy, kiedy ich przywódca Mojżesz poszedł na górę Synaj i tam miał czas z Bogiem i tam przyjmował od Boga prawo, przyjmował słowo. I oni zamiast czekać tutaj na Boże Słowo, zamiast trwać w oczekiwaniu na to, co Bóg ma im do powiedzenia, oni w tym momencie zaczęli folgować swoim myślom, swoim wyobrażeniom. I był Aaron. Miał udział w przywództwie z Mojżeszem, ale to jest właśnie typ słabego przywódcy. Przywódca postawiony wśród Bożego ludu, oczywiście jako sługa w dobrym zrozumieniu przywódca, ma słuchać Boga i przekazywać to Bożemu ludowi. A co robił Aaron? Słuchał ludzi i wykonywał to, co oni chcieli. Oni się dobrze bawili, mieli dobry czas, ale nie było oczekiwania na Słowo Boże. Zabrakło tego. To jest ogromne ryzyko. Słuchajcie, wielki ukłon i szacunek dla wszystkich nauczycieli wśród dzieci, bo ja wiem, że to, co robicie, podstawą tego jest Słowo Boże. Wykorzystujecie dobrze ten czas, kiedy dziecko jest otwarte i przyjmuje to, co mu przekazujemy, a to właśnie Słowo Boże jest podstawą naszego zbawienia, naszego życia z Bogiem, naszego wzrostu i wszystkiego, co Bóg czyni. Także wielki szacunek, nie zapominajmy o tym, bo są kościoły, w których ludzie zaczynają się po prostu bawić i dobrze czuć, a o niektórych rzeczach nawet nie wypada mówić, dlatego, no bo się ktoś może czuć urażony, nie? Nie, kochani. Przywódca, przeciwstawiając się czasami człowiekowi, który przybiera drogę sprzeczną z Bożym Słowem, ratuje mu życie, a przywódca pobłażliwy dopomaga mu ku śmierci. Tak obrazowo mówiąc, myślę, że ta sprawa jest jasna. Kolejne wiersze, już może teraz bez rozwijania, mówią o tym, jest to wiersz 9, 10, jeszcze wiersz 8, nie oddawajmy się wszeteczeństwu, podobnie jak przy tym, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, chodzi o całą sferę seksualności człowieka. Płaszczyzna, na której naprawdę wielu poległo, wielu, którzy się wydawało bardzo silnych. Także jeżeli chcesz poznać, co to znaczy,
to w Biblii jest bardzo wiele na ten temat napisane. Słuchaj, czytaj i nie twórz własnych wyobrażeń, nie słuchaj tego, co świat mówi, bo Bóg bardzo jednoznacznie się na te tematy wypowiada, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Wiersz 9 i 10 mówią, nie kuśmy Pana, nie szemrajcie. To były momenty, w którym naród Boży okazywał niezadowolenie, chciał czegoś więcej, albo wchodząc do ziemi obiecanej okazywał bojaźliwość, o, jakie tu olbrzymy są, jakie tu są rzeczy. Kochani, i tu jest napisane w 11 wierszu, że to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jak napisano ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresów wieków. I jeszcze takie ostrzeżenie, a kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. No tak myślę, trochę tu jakby powiało grozą w tym momencie, w tym, co Bóg tutaj mówi, ale 13 wiersz to jest takie pocieszenie. I kiedy Bóg mówi, jakby Bóg chciał powiedzieć, słuchaj, jeżeli kiedy w tym wszystkim się będziesz stykał, kiedy będziesz miał do czynienia, czy to z jakimiś olbrzymami w przenośni Kanaanu, czy fortyfikacjami, trudnymi rzeczami, czy pokusami, które ci się będą wydawały duże, ogromne, nie do przejścia, to pamiętaj, że jest coś takiego. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Wszystko, cokolwiek się nam wydaje trudne i niemożliwe, jest możliwe do przezwyciężenia, ale z Bogiem, nie sam. Sam jesteś załatwiony z Bogiem, więc szukaj tego wyjścia. Bóg mówi, jest to wyjście, poprowadzę cię. Jeżeli naprawdę żyjesz z Bogiem, to doświadczysz tego. Czy to, czego my potrzebujemy, już w całkowitym podsumowaniu, to jest potrzebujemy serca, które by rozumiało, oczu, które by widziały i uszu, które by słyszały. I to, co my możemy zrobić w tej kwestii, to jest kwestia uniżenia się przed Bogiem, uznania Go jako tego, kim jest i Jego słowa jako Jego słowa, otworzenia się i poddania Mu się, a wtedy On przez swojego Świętego Ducha zrobi to wszystko, co dla nas jest niemożliwe. Da nam te serce, da nam te oczy, da nam te uszy i wtedy nasze życie nie będzie takim życiem, że jestem, a jednak po swojemu coś, ale naprawdę poddanym Bogu, tak jak Bóg chce mieć. I wtedy też będziemy mogli doświadczać tych wszystkich błogosławieństw. Bardzo, no to jest oddzielny temat, co to jest Boże błogosławieństwo, bardzo szeroko rozumianych, których Bóg chce udzielić swojemu ludowi. Powstańmy do modlitwy. Kochany Boże, chcemy Ci oddać cześć i chwałę i podziękować Ci za Twoją mądrość i sposób, w jaki z nami postępujesz. Dziękujemy Ci za to, że Ty przyszedłeś do nas, aby zawrzeć z nami przymierze w Jezusie Chrystusie, które daje życie. Ale tak jak mówisz w swoim słowie i tak jak słyszeliśmy też w świadectwach, nasze serce nie jest w stanie się Tobie same poddać. Potrzebujemy Twojego działania. Ze swej strony chcemy się uniżyć, Panie. Proszę Cię, żebyś nam pokazał to wszystko, co jest egoistyczne, co wypływa z naszego ja, co się przeciwstawia Tobie. Chcemy to Tobie oddać, Panie. Chcemy, żebyś naprawdę był Panem naszego życia. Chcemy, żeby rzeczywistością naszego życia było to, że nie moja, ale Twoja wola. Nie co ja chcę, ale co Ty, Panie. Doprowadź nas do tego, Panie. Póki jest czas, póki jesteśmy tutaj, póki trwa to, co jest dzisiaj. Żebyśmy nie musieli stawać przed Tobą i Twoim sądem. Panie, Ty jesteś cierpliwy, miłosierny i łaskawy. Jedynie Ty masz moc, a wierzymy, że według mocy działającej w nas, mocą Twojego Ducha, potrafisz uczynić więcej niż to, o co prosimy czy o czym myślimy. Uwielbi się w naszym życiu. Amen.